Cześć! Witajcie w 19 odcinku Czytu Czytu, podcastu o książkach, literaturze i wszystkim, co związane z czytelnictwem. Ja się nazywam Kasia i prowadzę bloga Zwierz Popkulturalny. Obok mnie siedzą Megu z kanału Katus Gikus i Ocia z Ocean Souls Blog. Dzisiejszy podcast będzie wypełniony wieloma emocjami, ponieważ zarówno książki, które przeczytałyśmy w zeszłym tygodniu, jak i książka, którą wybrałyśmy do ogólnego omówienia, wzbudza nas pełną gamę emocji, choć wiele jest w nich tych emocji negatywnych. A to dlatego, że ja i Megu przeczytałyśmy książkę naszej niegdyś ulubionej autorki, Małgorzaty Musierowicz. Ile jest smutnej prawdy w tym, co właśnie powiedziałaś. Tak. Niegdyś ulubionej autorki. Niegdyś ulubionej autorki. Książka nosi tytuł Ciotka z Gryzotka. Dziękuję, zapomniałam, wypadłam tytuł z pamięci. Wcale się nie dziwię. Tak. Książka nosi tytuł Ciotka z Gryzotka, jest kolejnym tomem słynnej serii Musierowicz i Rzucjada. No i tym razem książka opowiada nam historię Nory Górskiej, czyli to już będzie drugie, trzecie pokolenie bohaterek tej książki. To zależy, od którego liczymy. Czy liczymy, że Mila i Ignacy byli pierwszym pokoleniem? No tak. No to już będzie trzecie. Jest to Nora Górska dla wszystkich fanek serii i fanów też, pozdrawiam fanów serii. To córka Pulpecji, jednej z sióstr Borejko, która to córka ma już lat 16, a to znaczy, że zdaniem Musierowicz jest w wieku, w którym powinna znaleźć męża! Tak, otóż to, ponieważ od pewnego czasu, musicie wiedzieć, w Jerzycjadzie zaczęła panować pewna bardzo prosta zasada drogi życiowej, to znaczy poznajemy młodego mężczyznę, zakochujemy się w młodym mężczyźnie i to jest właściwie koniec naszej drogi życiowej, ponieważ potem oczywiste jest, że właśnie z tym mężczyzną, czy kobietą, tutaj równość panuje pełna. Weźmiemy... Czyli się jest jakiś związek kobiety z kobietą w Jerzycjadzie? Nie, ale chłopcy byli też głównymi bohaterami. No więc jeśli jesteśmy chłopcem czy dziewczyną nastoletnią, to jeśli spotkamy jakąś swoją pierwszą miłość, to w tym uczuciu wytrwamy do czasów studiów, na których się mniej więcej zaręczymy, potem weźmiemy szybko ślub i... Około pierwszego roku albo drugiego roku studiów urodzi nam się nasze pierwsze dziecko, później on zrobi doktorat, a ona będzie rodziła dzieci dalej. Tak, to znaczy... I czasu aż on zrobi profesurę. Mniej więcej na tym polega ta książka. Nie, ale prawdę powiedziawszy, nie zdradzając zbyt wiele z fabuły, takie dwa główne wątki, wokół których kręci się, trzy właściwie są wątki, wokół których kręci się fabuła książki. Jedna to są takie typowe nastoletnie przygody Nory Górskiej, która na wsi, ponieważ akcja powieści przyniosła się z Poznania na wieś, ponieważ życie autorki przyniosło się z Poznania na wieś. Na wsi spotyka różnych ludzi, i w tym młodych chłopaków, z którymi nawiązuje przyjaźń i jakieś bliższe relacje. Poza tym trwa przygotowanie do ślubu, wielkiego ślubu, ponieważ ślub bierze Juzinek z Dorotą. Juzinek z Dorotą, czyli syn Idy. Boże, brzmimy jakbyśmy opowiadały telenowelę. No tak, bo to jest telenowela. Te książki są w tym momencie już tylko i wyłącznie telenowelą. Tak? A jednocześnie Ignacy Grzegorz, czyli syn Gabrieli i Grzegorza, poślubiony radośnie Agnieszce, oczekuje przyjścia na świat pierwszego potomka. Którego spłodził poezją. I słuchajcie, i problem z tą książką polega na tym, jakby problemów jest wiele. Że jest. Nie, to znaczy, to jest ta książka. Megu się nie podobało chyba jeszcze bardziej niż mnie. Problem z tą książką polega na tym, i to jest taki problem absolutnie centralny, że jest nudna. Znaczy, musiałem kiedyś miała, dlaczego tyle osób czyta kolejne tam Musierowicz. Polega to na tym, że to było zabawne i dobrze napisane i sympatyczne. I nawet jeśli człowiek nie identyfikował się z każdą decyzją życiową bohaterki, to czytało się to miło i miało się takie poczucie, że te dziewczyny przeżywają takie prawdziwe przygody w prawdziwym mieście i ogólnie są nastolatkami. I jakiś czas temu, zasadniczo rzecz biorąc, cała ta dywersyfikacja charakterów, wątków i wszystkiego kompletnie zniknęła, ponieważ pojawił się jeden słuszny schemat fabularny. I ten jeden słuszny schemat fabularny rządzi tymi powieściami od kilku tomów. I właściwie trudno mi powiedzieć, w którym momencie to się zaczęło, ale w którejś książce Musierowicz odeszła od czegoś takiego, że książka ma jakiś cel, że autor ma jakiś cel, kiedy tę książkę pisze, bo chce opowiedzieć jakąś konkretną historię. Albo chce przekazać jakieś prawdy życiowe, w które wierzy. Albo, nie wiem, chce zmienić życie swoich czytelników. A nie! Głównym motywem i główną motywacją napędzającą te całe książki w tym momencie jest update z tego, co się wydarzyło ostatnio u Borejków. A jeżeli jest tam jakiś główny przewodni wątek książki, to on jest po prostu tak zminimalizowany, byleby nie zajmował za dużo miejsca, a i tak przez cały czas akcja skacze do tej rodziny głównych bohaterów i dowiadujemy się, co u nich ostatnio się stało, a nie dowiadujemy się aż tak dużo o bohaterach, którzy teoretycznie powinni być głównymi bohaterami danej książki, jak tutaj Nora, czy wcześniej była Dorota, czy wcześniej była ta Agnieszka, chociaż to tak
Ale tam jeszcze jakoś można było, było tego troszeczkę więcej. Ale warto też jakby wspomnieć, że na przykład autorka bardzo po macoszemu tej bohaterki, którą już stworzyła, bo na przykład Dorota w tej książce chyba nie mówi ani słowa. Znaczy, ona się głównie patrzy. Mamy książkę, w której jest wątek ślubu, który zawierają młodzi i jakby Józinek mówi ze trzy zdania w swojej książce, Dorota nie mówi żadnego. W związku z tym jedyne, co obserwujemy, to ludzi, jakby koncepcję Musierowicz tego, jak powinien wyglądać ślub. Ale to jest bardzo konsekwentne rozwijanie wątku Doroty i Józinka z książki, w której się poznali, bo oni w książce, w której się poznali, która miała być teoretycznie o ich uczuciu, zamieniają ze sobą dwa zdania. Który to był to? Dwa tomy temu. Wnuczka do rzeku. Okay. I to była po prostu, to był taki rażący, okropny przykład insta love, która z niczego nie wynikała i on to do teraz jest kontynuowane. Ja w ogóle odniosłam takie wrażenie, że ich związek w Ciotce z Gryzotce był pokazany tylko w takim kontekście, żeby podkreślić to, że oni tak bardzo chcą już ze sobą iść do łóżka, a nie mogą, bo czekają do ślubu. I... Tak, dlatego że gdzieś po drodze książki Musierowicz odkleiły się od obyczajowości współczesnej. Znaczy, prawda jest taka, że obyczajowość bohaterów świata Musierowicz jest obyczajowością, którą ja kojarzę z moimi bardzo wierzącymi znajomymi z grup religijnych, którzy na wyjazd pod namioty brali dwa namioty, żeby chłopak z dziewczyną obłęboże nie spali razem w jednym namiocie. Co było przez większość nastolatków, nawet wierzących, uznawane za lekkie przegięcie. I tutaj mamy sytuację, w której jest ten Józinek, który jest zaręczony z Dorotką i dosłownie za kilka dni wezmą ślub. I on o 5 rano skakuje na rower jechać kilkanaście kilometrów dalej. 25? Dobrze, przepraszam. 25 kilometrów dalej, ponieważ oni nawet nie to, że nie mogą ze sobą sypiać, ale nie mogą spać w tym samym domu, rozumiecie? To już byłoby... Nie. Naruszeniem jakiejś zasady. I to jest... To się zrobiło coś bardzo dziwnego, ponieważ przez pewno jakby nieruszenie swoich bohaterów, niedostosowanie ich do zmieniających się czasów, oni się robią z każdego tomu coraz bardziej konserwatywni. Tak, bo przecież nigdy wcześniej nie było czegoś takiego. Tam były te ciąże pozamałżeńskie, które oczywiście były w pewien sposób tragedią dla bohaterów, ale i Musierowicz, widać tam zawsze było, że jej bohaterowie są wierzący, no ale są sobie tam w tym tle wierzący, nikogo to tak za bardzo nie obchodziło, chodzili tylko co tydzień do kościoła i ewentualnie z obchodami jakichś ważniejszych świąt typu Boże Narodzenie i Wielkanoc było to w tym kontekście wtedy pokazane, a tutaj nie dość, że jest tu taki już ostry konserwatyzm związany chociażby z tymi związkami damsko-męskimi, no to jeszcze masz główna prawda życiowa, której dowiaduje się główna bohaterka lat 16, to, że w niemowlęciu zamyka się Boża miłość i to jest... To jest ta jedyna rzecz, której ona się uczy w całej książce. Zresztą w ogóle, to jest, jeśli chodzi o macierzyństwo, to ta książka robi moim zdaniem straszną krzywdę głównie dziewczynom, do których mogłaby być najbardziej kierowana. Dlatego, że jak się jest dziewczyną, która jakby nie widzi macierzyństwa jako jedyne możliwe rozwiązanie w swoim życiu, to ta książka trochę cię zdenerwuje, ale ogólnie możesz iść dalej. Ale wyobrażam sobie, że mam sporo nawet znajomych, które rzeczywiście w ten sposób, nie wiem, bo należały do pewnych wspólnot religijnych, które im to narzucały, czy tak zostały wychowane, że widziały to macierzyństwo jako coś absolutnie naturalnego. Po czym ściana. Okazuje się, że posiadanie dziecka nie wynika wyłącznie z twojej woli, żeby mieć dziecko, tylko dla wielu osób jest problemem. Niektóre osoby nie mogą mieć dzieci, niektóre się długo starają, niektórym te dzieci się nie rodzą nie zawsze zdrowe, nie tak jakby chcieli. I tego w ogóle u Musierowicz nie ma. Nie ma tego. I w związku z tym ona robi taką wspaniałą świat, w którym to macierzyństwo jest takie najwspanialsze, najważniejsze i kompletnie zapomina powiedzieć tym swoim czytelniczkom, które prawdopodobnie mogą żyć w świecie, w którym to rzeczywiście jest najważniejsze, że to może ich nie spotkać, albo to może być trudne. I to mnie tak strasznie denerwuje, bo nawet jeśli uznamy, że autorka pisze wyłącznie do dziewczyn, które rzeczywiście w ten sposób będą postrzegały świat, to ona pisze niesłychanie opresyjne książki, bo jest mnóstwo dziewczyn, nie wiem, które nawet pogonią. I one mając tylko taki wzór, że rozumiesz, ona bierze ślub i od razu ma dziecko i od razu wszystko jest okej, będzie myślała wyłącznie o tym, co z nią jest nie tak. I za to mam olbrzymią pretensję do Musierowicz, zwłaszcza, że jakiekolwiek komplikacje z wypełnieniem tego planu są idealną historią jakby do opowiedzenia w ramach książki. Ale zauważ, że w tych książkach, ale i teraz to jest jeszcze bardziej widoczne w otoczce tej całej
rodzinnej sielanki i po prostu pierdzenia jednorożcami. Tam nigdy nie było problemów takich poważnych, nigdy nie było życiowych tragedii. Ty w tych książkach nigdy nikt nie umarł na pierwszym planie, nikt nigdy poważnie nie zachorował, nikt nigdy nie stracił dziecka, nikt nie miał poważnego wypadku. Oni tam mają takie bardzo przyziemne problemy, ale jednocześnie autorka na siłę unika opowiadania o jakichkolwiek poważniejszych sprawach. Tak, i o ile w niektórych wątkach ja rozumiem, że może to ma tego nie robić. Rozumiem, że nie każda książka musi mieć każdy problem, przed jakim staje nastolatek, to kiedy ona już chodzi na poziom wyznaczania celów życiowych swoich czytelniczkom i to takich celów bardzo konkretnych, to czysta przyzwoitość wypadałaby jakby nie rysować tej wizji tak prostej, bo ja po prostu, ja uważam, że dla nas to jest spoko. Powiesz, Jezus Maria, puknij się w głowę kobieto i dlaczego wmawiasz dziewczynom, że wyłącznie macierzyństwo, skoro nie każda dziewczyna chce mieć dziecko, nie każda będzie się w tym realizować, nie każda chce wziąć ślub. Ale w sytuacji, kiedy jesteście czytelniczką, która naprawdę w to wierzy, to dopiero jest opresyjne. Bo jeśli, wiecie, no jakby, jeśli jesteś wychowywany na tym na zasadzie, no przecież wszystkim się udaje, to jest takie proste i jakbyś chodziła do kościoła, to by wszystko było dobrze, do tego stopnia, że świat jest taki prosty, że nawet jak przestajesz chodzić do lekarza w trakcie ciąży, mimo że lekarze mówią ci, że twoja ciąża jest zagrożona, to tak wszystko jest dobrze. Tak, bo tak robi Agnieszka w tej części. Zresztą w ogóle ta książka ma ten problem, że ona zakłada, iż bohaterowie mogą robić bardzo niefajne rzeczy i nigdy nie są za to rozliczani. To jest trochę na zasadzie takiej, że Ida zamieniła się w osobę wyjątkowo paskudną, która poucza wszystkich odnośnie tego, że są grubi i powinni się inaczej odżywiać. I nikt nigdy jej właściwie nie powiedział, ej, zamieniłaś się w straszną załzę. Nikt absolutnie jest z tym nie skonfrontował. Tak samo Agnieszka nie chodziła do lekarza przez całą ciążę, bo się za bardzo denerwowała. I nikt właściwie nie skonfrontował jej na zasadzie, ej, wiesz co, to dziecko mogło umrzeć, ty idiotko, za przeproszeniem. Ignacy Grzegorz od dłuższego czasu zachowuje się tak, jakby w ogóle nie przyszło mu do głowy, że jak zakładasz rodzinę, to może wypadałoby być bardziej ogarniętym i mieć ze sobą telefon, jak wyjeżdżasz na 3 dni i masz żonę w zaawansowanej ciąży. Ale nikt na niego nie nakrzyczy na zasadzie, słuchaj, jak mogłeś być takim ignorantem, że nawet nie podałeś nam numeru do swojego kolegi, prawda, albo nie zadzwoniłeś z drogi. I to jest wyjątkowo wkurzające w tej książce, że ludzie robią albo egoistyczne, albo paskudne, albo niefajne rzeczy i nie ponoszą za to żadnych konsekwencji. W ogóle autorka nigdy nie stawia tych swoich głównych bohaterów w negatywnym świetle. Chociażby jest, nie wiem, jest ta cała sytuacja, kiedy w końcu okazuje się, że Ignacy od lat wiedział, że Kalamburka to jest jego żona. To jest strasznie leniwe i głupie rozwiązanie tego wątku. No ale też pokazuje, że oni przez cały czas coś pomiędzy sobą ukrywali, nie byli ze sobą szczerzy, ale to jest pokazane w taki beztroski, miły sposób, że ojej, para kochanych staruszków, wie co, oni są śmieszni w tym, że sobie nic nie mówią. Ale co zresztą, muszę powiedzieć, że tam jest taki piękny moment, który jakby uświadomił mi całą patologię w tym momencie tego cyklu, gdzie Pulpecja wchodzi do pokoju swoich rodziców, bo już tam wszyscy mieszkają u Pulpecji i tak patrzę na nich i myślę, że nigdy im nie mówili niczego o swoim związku, nigdy nie rozmawiali o swoich emocjach, nigdy niczego nie wywlekali, tylko po prostu byli i... Tak, i to jest takie piękne, tak ale tymczasem, być. Ale tymczasem to jest przecież jakiś koszmar, to znaczy jakby mówienie ludziom, zwłaszcza własnym córkom, zwłaszcza, no nie wiem, od rodziców, dowiadywanie się czegoś o związku, patrzenie, jak takie związki funkcjonują. No nie wiem, chociażby radzenie, czy ujawnianie jakiejś ludzkiej swojej twarzy na zasadzie, że się z kimś pokłócisz, czy że się nie dogadujesz, to jest zdrowe, to uczy właśnie budowania związków, to uczy jakby, że jakieś wyobrażenia, jakie się ma o związkach swoich rodziców, niekoniecznie są idealne. I przede wszystkim to, kiedy własne dzieci stają się dorosłe, jest przejawem pewnego partnerskiego traktowania swoich dzieci. No to znaczy jakby, kiedy twoje dzieci są dorosłe i mają własne rodziny, to rozmawianie z nimi o różnych problemach związku świadczy o tym, że przechodzicie na trochę inne relacje, gdzie już jesteś, je traktujesz na równi. Tu tego nie ma, tutaj zasadniczo rzecz biorąc jest niesamowite. To jest książka o niesłychanie kochającej się wspaniałej rodzinie, w której nikt z nikim nie rozmawia. Oni tam głównie wymieniają listy. Te cztery główne bohaterki, cztery siostry. Tak, cztery siostry Borejko, tak, bo to jest ten jedyny wyższy poziom technologii, do którego Musierowicz może się przyzwyczaić, więc one przeszły na maile i piszą sobie elaboraty po kilkanaście stron, relacjonujące sobie nawzajem ich życie, takie bardzo codzienne i takie błahe sprawy, które są totalnie nudne z punktu widzenia czytelnika, nas to nie obchodzi, a ona po prostu to tak rozwleka i te listy zajmują chyba 1/3 tej całej książki i praktycznie nic z nich nie wynika, poza tym, że my jako czytelnicy dowiadujemy się, że te siostry w ogóle ze sobą nie rozmawiają normalnie, one tylko piszą do siebie listy i też to... w tych listach komunikują sobie takie jakby... fascynujące, bo tak jakby one się nie znały do końca, to znaczy i też jakby wydają sobie polecenia, albo opisują
piszą różne rzeczy, ale to brzmi jak bardzo sympatyczne listy, które wysyłasz komuś raz na miesiąc, bo jesteś nad morzem i spisujesz, co ci się przydarzyło. Ogólnie na przykład główna bohaterka ma siostrę i przez całą książkę nie odzywa się ani razu do siostry. I jakby... To jest dla mnie w ogóle fascynujące. Znaczy, to jest taka rodzina, że, jak to, że ona ci jest prezentowana jako idealna, ale kiedy zaczynasz szukać jakichś normalnych rzeczy, które uważasz się za bardzo pozytywne w rodzinie, to nagle się okazuje, że tam ich nie ma. I to, też... to może wynikać z tego, że ta siostra poszła na japonistykę. Ale umówmy się, wszyscy się temu dziwią, bo to jest straszna flirciara, więc jak to możliwe, że ona się dostała na japonistykę? Przecież głupie dziewczyny, to ale, ergo te flirtujące nie dostają się na japonistykę. To nie ta, co poszła na japonistykę, bo się zakochała w Japończyku? Tak, nie, bo tam są dwie dziewczyny. Ja dwie dziewczynki, kuzynki, obie poszły na japonistykę. Ja nie chcę w ogóle mówić o tym, jak to jest mało prawdopodobne, że dwie dziewczyny z tej samej rodziny dostaną się na japonistykę na UAM-ie, na którą jest się w cholernie trudno dostać. No kurczę, no to kończyłaś japonistykę na UAM-ie? Nie kończyłam na UAM-ie, kończyłam w Krakowie, ale ja znam wszystkich ludzi z UAM-u, bo japonistyki od lat jest mało. Też bardzo nie, oblegana, jest jedną z najwyżej. Tak. W każdym razie, ja chciałabym tylko powiedzieć, że jakby, bo nasze omówienie jest dosyć chaotyczne, ale chciałabym też powiedzieć, że problem z Musierowicz, i myślę, że to jest problem mój i mego, polega na tym, że to jest troszeczkę jak na coś pomiędzy kokainą a ulubionym odcinkiem telenoweli. To znaczy, ja jestem absolutnie przekonana, że my przeczytamy następną książkę, zwłaszcza jeśli będzie o dziewczynach studiujących japonistykę. I przy kolejnej książce znowu będziemy narzekać. I to jest straszne, bo w tym momencie ja naprawdę czytam te książki i zastanawiam się, jak sama autorka może nie widzieć, że nie ma już więcej nic do powiedzenia, bo to na tym też polega problem, że ona nie ma nic więcej do powiedzenia. Ona powiedziała wszystkie swoje fabuły, ona już napisała wszystkie swoje postacie i teraz zasadniczo rzecz biorąc dostarcza w poprzednim odcinku trochę. Ale wiesz, że ona chciała na tym etapie, na tej książce zakończyć. Stąd bierze się ta beznadziejna scena na koniec, kiedy wszyscy myślą, że Ignacy nie żyje. Bo zasnął w fotelu, bo ona chciała go zabić, okay. Chciała go uśmiercić, bo generalnie Musierowicz zawsze miała z tym problem, ona mówi o tym od czasu Kalamburki, czyli od 17 lat, że musi zakończyć w pewnym momencie Jerzycjadę, bo będzie musiała kiedyś zabić Milę i Ignacego. A nie może ich zabić i pisać dalej? Nie, bo ona tego chyba nie przeżyje, tak jest bardzo z nimi związana. I tutaj właśnie miał nadejść ten moment, kiedy ona zakończy Jerzycjadę, no, dobijając swojego najstarszego bohatera i ona w pewnym momencie jednak odwróciła się na pięcie i powiedziała, że nie. Że ona tam jeszcze nie. Że ona ma jeszcze jakiś pomysł. Ale najgorsze jest to, że ta scena, w której ten Ignacy niby nie żyje, jest najgorszą, to znaczy może w filmie by się sprawdziła, ale w książce jest najgorszym możliwym rodzajem sceny, polegającej na tym, że wszyscy przekazują sobie dziecko i trzymają je na rękach, bo są kobietami, po czym odwracają się do Ignacego i Ignacy wygląda, że nie żyje i napięcie trwa jakieś pół strony, co przy normalnym tempie czytania około pół minuty, po czym Ignacy jednak żyje i masz takie, co to się obudzi? Przecież od razu chciałabym powiedzieć wszystkim komentującym i to mnie strasznie denerwuje. Ona nie musi jeszcze nikogo zabijać. Bohaterowie tej książki nie są w wieku, w którym muszą nie żyć. Mila się urodziła w 39. Mój dziadek jest w tym samym wieku. Ma się bardzo dobrze, czyli to jest 70 parę lat. Ludzie żyją do 90-tki. Ja teraz oni mogliby jeszcze bardzo długo żyć. Ja bym chciała powiedzieć, że ja mam czworo żyjących dziadków i moja babcia urodziła się w 32, więc jakby come on. Da się. I nie jest najstarsza ze wszystkich. Ja mam takie finałowe pytanie. Kim jest ciotka z Gryzotka? Znaczy, który bohaterka jest tą ciotką? I to tak naprawdę nie jest powiedziane jednoznacznie, bo w pewien sposób jest to Ida, która rzeczywiście jest zgryźliwa i dogryza w większości bohaterów, czy to swoim siostrom w listach, czy to tej Norze, której wypomina to, że jest córką swojej matki, więc to oczywiście, że ma trochę więcej kilogramów niż powinno mieć normalnie. Dziedziczymy A potem jest to tak wyjaśnione, że... Sorry, ociu, no tak, to prawda, dziedziczymy kilogramy po matkę. Pozdrawiamy nasze matki. A potem jest to tak wyjaśnione, że Nora jest w pewien sposób ciotką z Gryzotką, bo to małe dziecko, które w pewnym momencie się rodzi, nazywają ją Nora właśnie na jej cześć, dlatego że ona uratowała Agnieszkę przed jej własną głupotą, kiedy ta poszła na bazarek w dniu porodu, bo stwierdziła, że w 9 miesiącu ciąży 2 tygodnie przed porodem, to jest świetny pomysł, żeby kupić dwie dynie i zanieść je do domu. I ona chciała rodzić na tym bazarku, więc Nora ją zawiozła do szpitala i tam to dziecko się szczęśliwie po komplikacjach jakieś tam urodziło. Także i że Nora jest taką tą też, to, okay. Że może będzie kiedyś tą ciotką z Gryzotką. Ja w sumie nie wiem, jak ona to tłumaczy, że to niby ma być też ta Nora. Chyba, że ty to zrozumiałaś inaczej, że to jednak w ogóle nie jest Nora. Nie, ja zrozumiałam, że to są jakby dwie, że jedna to jest Ida, która się jakby tutaj martwi, bo jej syn bierze ślub i ciągle ma jakieś problemy, a druga to właśnie jest Nora, że ona jakby...
będzie tą, że może być, że ona już się jakby przygotowuje do roli ciotki. Okej, umówmy się, że te tytuły od bardzo dawna nie mają już wiele wspólnego z samą treścią i wystarczy, że ktoś powie jedno zdanie, na przykład z tą wnuczką do orzechów było tak, że po prostu w pewnym momencie babcia powiedziała Dorocie: oj Dorotka, ty jesteś taka wnuczka od orzechów. I to stąd się wziął ten tytuł i to nie ma żadnego, nic wspólnego z fabułą. Po prostu sobie jest, bo ktoś teraz powiedział. Dobrze, więc będziemy powoli kończyć nasze narzekania na ciotkę z gryzotka. Być może także dlatego, że zarówno ja, jak i Megu popełniłyśmy na naszych blogach długie i wyczerpujące i pełne różnych inwektyw Megu oraz argumentacji Kasia. Recenzję. Moja recenzja jest bardzo zgryźliwa, nie będę za to przepraszać, bo ta książka jest... książka jest wkurwiająca. Tak, moja recenzja ma zaledwie 10 stron, więc jakby to 5 minut czytania. Moja ma 3 kurwy w tekście. Którą chcecie bardziej przeczytać. Tak, w każdym razie zapraszamy do lektury, będą linki w komentarzach. Natomiast teraz ja proponuję, żebyśmy oddali głos Oci, która tu siedzi i ma taką coraz bardziej przerażoną minę osoby, która została zamknięta w jednym podcaście z dwiema wariatkami. Ale powiedz chociaż, że ta twoja książka też cię tak wkurzyła. Powiedz, że była zła, że była bardzo zła i będziesz na nią narzekać. No jakbym wiedziała, że to jest odcinek samych złych książek, przeczytałabym co innego. Niestety nie dostałam tego memo. I przeczytałam dobrą książkę. O nie. Przepraszam. Okej, taka sinusoida. To jest po prostu optymistyczny przerywnik Oci. Tak, optymistyczny kącik Oci. Żeby była niespodzianka, to nie przeczytam tej książki, którą zapowiadałam w poprzednim odcinku, że ją omówię. Omówię ją w następnym odcinku. A w tym odcinku robimy sobie przerwę od serii o Edenie, ponieważ przed filmem, który już miał premierę jakiś czas temu, przeczytałam Anihilację Jeffa Vandermeera, tudzież po polsku Unicestwienie w wersji książkowej. I to jest, moi drodzy, pierwszy tom trylogii Sovereign Reach, który tworzą także Ujarzmienie i Ukojenie. I zacznijmy może od takiego krótkiego rysu gatunkowego, bo ta książka wpisuje się w dosyć, powiedziałabym, nowy nurt literacki, który nazywany jest New Weird. I sam autor uważany jest za jednego z tych, powiedzmy, najważniejszych przedstawicieli, tudzież ojców tego nurtu. I o co w ogóle chodzi z tym New Weird? No więc pojęcie pojawiło się tak naprawdę w prozie w latach 90. XX wieku i twórcą tego pojęcia jest M. John Harrison, czyli autor między innymi serii Virconium i trylogii Światło, którego ja osobiście bardzo nie lubię. I on użył tego pojęcia w odniesieniu do twórczości Chiny Mieville'a. I tak naprawdę ten gatunek wciąż pozostaje nie do końca zdefiniowany. To znaczy mamy tam na pewno wpływy horroru, mamy połączenie takie dosyć dziwne, nierealistycznych settingów, nierealistycznych jakby takich światów przedstawionych, które łączą w sobie elementy fantasy z elementami science fiction i właśnie gdzieś tam rzucają w to horror. No często mówi się też o wpływach jakichś takich lovecraftowskich, o wpływach na przykład twórczości Mervina Peake'a, jego cyklu Gormenghast i właśnie wpływach Virconium Harrisona. I tak naprawdę jeśli czytacie jakąś książkę, ona jest bardzo, bardzo dziwna i nie pasuje wam do żadnej szuflady innych gatunków fantastycznych, to bardzo prawdopodobne jest, że czytacie właśnie New Weird. Znaczy chyba nie da się czytać New Weird i nie zauważyć, że się czyta New Weird. Tak, ale już jakby ktoś kazał zrobić komuś wzorzec New Weird, to myślę, że byłoby trudno. No w każdym razie, jeśli poczuliście się zachęceni do takich dziwnych książek, to oprócz właśnie Vandermeera, o którym dzisiaj wam opowiem, polecam oczywiście wspomnianego Mieville'a, polecam wam Iana McLeoda, i polecam wam Trójkę Stepana Chapmana i myślę, że to będzie taki początek, jak przeżyjecie to, to już New Weird nie będzie miało przed wami jakby takich tajemnic i ostrokołów. Ja nigdy w życiu nie czytałam nic New Weird, ale gdyby Kształt Wody był książką, jest książką, bo ostatnio to wydali, czy to byłoby nie, New Weird? Nie, absolutnie nie. To by była baśń i tak naprawdę osadzona po prostu we współczesnym świecie. Ja wiem, gdyby Legion był książką, byłby New Weird. Okej. Tak, to pasuje. Okej. Generalnie jeśli czujesz się tak, że powinnaś była zażyć narkotyki, zanim zaczęłaś czytać jakąś książkę, to to jest New Weird. Albo generalnie jak masz też takie uczucie, że książka próbuje opisać ci jakąś rzeczywistość, i zastanawia się nad tym właśnie, co jest istotą rzeczywistości, co jest prawdziwe, co jest nieprawdziwe, jak percepcja naszego umysłu wpływa na nasze postrzeganie rzeczy, to to też jest dosyć blisko New Weird i między innymi to jest jeden z głównych wątków, jakie ja wyróżniałam w Unicestwieniu. W ogóle o czym jest ta książka? Książka w tej takiej swojej podstawowej warstwie jest o wyprawie czterech bezimiennych naukowczyń do miejsca, które nazywa się Strefą X. To jest taka wydzielona, nie wiadomo jak daleko sięgająca tak naprawdę część terenu, która tam stopniowo się tak coraz bardziej rozszerza, otoczona jakąś taką dziwną
sferą, barierą, do której pewna tajemnicza organizacja wysyła ekspedycję. No i te ekspedycje albo nie wracają, ponieważ ich członkowie popełniają samobójstwa bądź wybijają się nawzajem, albo nawet jeśli wracają, to ci ludzie, którzy wracają, są jacyś dziwni, nie mają pojęcia, jak wrócili do swoich domów, nie mają pojęcia, co się z nimi działo, nic nie mówią, a potem bardzo szybko umierają na raka. I ekspedycja, na którą wyrusza nasza główna bohaterka Bieloszka, która jest narratorką książki, jest już 12 z kolei i ma po prostu za cel dowiedzieć się, o co tam chodzi. Pójść na jakiś tam rekonesans tego terenu, no bo to jest tak naprawdę teren, który kiedyś był jakimś tam terenem normalnie zamieszkałym, użytkowym i tak dalej, no tylko właśnie z czasem zaczęła go otaczać ta dziwna strefa, tam się też porobiły jakieś komplikacje z biosferą, i są trochę inne roślinki, trochę inne zwierzątka, dlatego no nie jest to wyprawa jakaś militarna, tylko wyprawa właśnie naukowa. Oprócz biolożki mamy geodetkę, antropolożkę i psycholożkę, która jest jakby team liderką tego zespołu. I tak naprawdę to jest ten moment, kiedy muszę skończyć opowiadać wam fabułę, bo cała frajda w czytaniu tej książki polega na tym, że nie wiecie, co się wydarzy na kolejnej stronie. To jest krótka książka, ona ma około 200 stron i naprawdę przez cały czas, jak ja to czytam, towarzyszyło mi takie uczucie takiego jakiegoś niepokoju, że tu się za chwilę coś wydarzy, o mój Boże, tu się za chwilę zdarzy coś tragicznego. Bohaterki właściwie przez cały czas sobie nie ufają. Tam jest takie poczucie nieustającego zagrożenia, które nawet nie wiadomo, z której strony nadejdzie. Czy nadejdzie gdzieś jakby pomiędzy bohaterkami, czy nadejdzie gdzieś z tej strefy, z jakichś dziwnych rzeczy, które one tam widzą. I równocześnie to jest książka, która cały czas jakby właśnie kwestionuje percepcję, to znaczy właśnie ona jest podana w narracji pierwszoosobowej biolożki i ona jest totalnie niewiarygodną narratorką. My nie wiemy, czy to, co ona widzi, to jej się to w głowie roi, czy to tak faktycznie jest, czy jak ona opisuje właśnie ich jakby takie dosyć wrogie stosunki właśnie w tej grupie, to czy ona ma rację, czy ona nie ma racji, czy jej umysł należy wyłącznie do niej, czy może niekoniecznie. Tam jest taki fajny jakby motyw, że tam jest, one się nie mogą dogadać, czy jest wieża, czy tunel i to jest po prostu fenomenalne. To znaczy, to jest taki prosty zabieg, który nam pokazuje, że percepcje tych bohaterów są kompletnie różne i nie są się w stanie dogadać, co jest jakby prawdą i rzeczywistością. Tak więc książka bardzo mocno pochyla się właśnie nad tym problemem tego, co rzeczywiste, tego, co urojone i niejednokrotnie próbuję właśnie zadawać jakieś takie pytania w stylu, czym jest rzeczywistość. Tu mi na myśl przywodziła choćby książki Philipa Dicka, który też się często nad tym zastanawiał. I to jest takie ładne zdanie, ja zacytuję, bo ja lubię cytować ładne zdania z książek. Wszyscy żyjemy w czymś w rodzaju nieprzerwanego snu. Budzimy się dlatego, że coś, jakieś uderzenie, nawet lekkie ukłucie zaburza peryferię tego, co bierzemy za rzeczywistość. I ja myślę, że to jest bardzo ładne podsumowanie tego, co autor próbuje nam powiedzieć w tej właśnie warstwie o rzeczywistości. A jeśli pokopiemy głębiej, to wydaje mi się, że można w tej książce odnaleźć też sporo innych wątków. Ja na przykład zwróciłam uwagę na wątek kryzysu małżeńskiego, ponieważ nasza bohaterka, która wyrusza do tej strefy, wspomina sobie relacje z mężem, który był członkiem poprzedniej ekspedycji. Zginął? Nie wrócił? Wrócił, ale działy się z nim dziwne rzeczy. I już nie żyje na tym etapie? Ma tego raka? Nie powiem. Aha, okej. No w każdym razie ona wspomina dużo właśnie ten czas, zanim on wyruszył na wyprawę, jak ich małżeństwo przeżywało kryzys. Dużo rozmyśla jakby takich barierach, które sama tworzyła w tym związku i o tym, jak uciekała do swojej pracy naukowej i jakby to, o czym ona sobie tam rozmyśla, ma przełożenie też na to, co się jakby aktualnie dzieje w tej historii odkrywania jakby właśnie tej tajemniczej strefy i wydaje mi się, że to też jest bardzo, bardzo ciekawie ujęte, takie spojrzenie właśnie na małżeństwo przez pryzmat weird science fiction. To jest chyba pierwszy raz coś takiego widziałam. Tak więc ja bardzo polecam. Polecam także ludziom, którzy widzieli film, bo w filmie książka są tak naprawdę o zupełnie innych rzeczach. To znaczy, mają ten wspólny mianownik tego takiego poznania rzeczywistości i tego takiego narkotycznego stanu, w który trochę wprowadzają, ale książka na przykład dla mnie była dużo bardziej niepokojąca i taka, powiedziałabym, bardziej pełna treści i bardziej pełna takiego przeczucia, że wiem, co autor chciał mi powiedzieć w tym, co pisał. I na pewno będę sięgać po kolejne dwa tomy, więc prędzej czy później postaram się wam o nich opowiedzieć. A ty, Kasia, czytałaś następne? Ja czytam wszystkie tomy i uważam, że to jest fenomenalna książka. Ale one są jakoś powiązane w jedną historię? Tak, to znaczy tak. One się układają w całą historię, w następnej, jakby to jest bardzo ciekawe, bo następny tom przez bardzo wiele osób jest uznawany za bez porównania gorszy. Moim zdaniem jest fenomenalny, bo następny tom jest o
takim z trochę innego punktu widzenia, to znaczy, ponieważ to nie jest historia tak naprawdę tej strefy X, tylko to jest historia tego instytutu, który ją bada. To jest też bardzo ważne, żeby sobie właśnie na tego ma, nie jest to trylogia strefy X, tylko trylogia nazwana od nazwy tej instytutu i w kolejnej części przybywa do tego instytutu, do siedziby kontroler, który stara się jakby dociec tego, co się tak właściwie stało. No i to jest jakby z tą wyprawą, w której bierze udział nasza Bieluszka, co się stało w czasie tej wyprawy, co oczywiście jest o tyle trudne, że my już wiemy po przeczytaniu pierwszego tomu, że wszystko, co ludzie opowiadają o tym, co dzieje się w strefie X, jest bardzo trudne i do uwierzenia, ale także do potraktowania w sposób obiektywny. No i to jest też bardzo ciekawe, bo poznajemy jakby to badanie drugiej strony i ta dziwność wcale nie umyka. To znaczy, okazuje się, że dziwność jakby tej strefy X rozprzestrzenia się daleko poza nią i być może to jest też troszeczkę tak, że wcale sama strefa X nie jest dziwna, tylko wszystko jest dziwne. Bardzo polecam, mi się ta drugi tom bardzo podobał, ludzie strasznie narzekają, że się w nim nic nie dzieje i właśnie to jest najlepsze w tej książce. No, trzeci tom rozbija już narrację na kilka innych i trochę bardziej stara nam się opowiedzieć właściwie, co się w tej strefie X tak naprawdę wydarzyło. Ja przyznam szczerze, że jestem głęboką hejterką ekranizacji, czyli tego filmu, który powstał teoretycznie na podstawie, ponieważ opowiada zupełnie inną historię. Już mam wrażenie, że twórcy ekranizacji totalnie nie zrozumiał, na czym polegał jakby, nie powiem urok, ale siła tej książki. A siła tej książki właśnie moim zdaniem polega na tym, o czym ty mówiłaś, o takiej niejednoznaczności percepcji. I nie wiem, jak można oddać niejednoznaczność percepcji w kinie, bo to jest dużo, dużo trudniejsze niż w języku, ale mu się to trudno nie udało. Właśnie ja miałam wrażenie, że po pierwsze scenarzysta, no, będący zarazem reżyserem, przeczytał sobie blurba i stwierdził, o, to brzmi jak fajny pomysł i nie czytał dalej, tylko nakręcił coś swojego. Plus, dokładnie zgadzam się z tym, co mówisz. Wydaje mi się, że jakby siłą tej książki jest narracja i to, jak pewne rzeczy jednak narracja jest w stanie oddać, to niekoniecznie jest to w stanie oddać ten obraz filmowy. I możliwe, że dlatego film jest o czymś innym niż książka, a możliwe, że po prostu autor filmu, znaczy reżyser / scenarzysta, no był na kwasie i zrobił film dla innych ludzi będących na kwasie, kiedy będą to oglądać. Tak, w każdym razie ja bardzo polecam, zwłaszcza, że chciałabym jeszcze dodać, że to ma wyjątkowo ładne polskie wydanie, bo na przykład, co się w Polsce w ogóle bardzo rzadko zdarza, poproszono polskiego grafika, żeby zrobił ilustracje do polskiego wydania, które te ilustracje są idealnie zgrywające się z bardzo dziwną atmosferą książki, w związku z tym jak się ją czyta, to nawet jak się przekłada strony, to człowiek ma poczucie, że coś jest bardzo nie tak, więc to jest taki bardzo fajny dodatek w polskim, chyba wydawnictwo Otwarte to wydało. Tak jest, wydaje. Zgadza się. Tak więc myślę, że na tym zakończymy rozmawianie o dobrych książkach w tym odcinku i przejdziemy do naszego głównego tematu, który no powinien dostarczyć wam wielu emocji i wrażeń. O mój Boże, tak długo na to czekałam. Dobrze, więc zacznijmy może o czym będziemy mówić. Otóż, jak być może wiecie, jeśli żyjecie na planecie Ziemia i interesujecie się kulturą, zbliża się wielkimi krokami data premiery ekranizacji książki Ready Player One. W Polsce wydanej jako Player One. Ponieważ Ready byłoby zbyt tak, już skomplikowane do przetłumaczenia. Nikt by nie wiedział, co to znaczy. No i w każdym razie film nakręci Steven Spielberg. Będzie on wypełniony nawiązaniami do kultury popularnej. Już teraz są bardzo wysokie oczekiwania. Pierwsze pokazy prasowe już dzisiaj, wtedy kiedy wy tego słuchacie. Natomiast myśmy postanowiły w związku z tym przeczytać książkę. Książka, która w pewnym momencie, po tym jak się ukazała kilka lat temu, bardzo szybko stała się bardzo popularna i osiągnęła wręcz niemal kultowy status jako taka książka, która stara się oddać w Stanach, tak, to była bardzo popularna książka. Nie, ja nie kręcę oczami na to. Stara się oddać ten taki fenomen kultury geekowskiej i bycia geekiem i bycia, zwłaszcza w kontekście jakby takiej narastającej i to już w tym momencie sięgającej niemalże apogeum, fascynacji latami 80. i kulturą popularną lat 80. jako tej przestrzeni, kiedy to geekostwo, które dzisiaj stanowi podstawę tego zjawiska, no się może nie narodziło, ale pojawiły się różne elementy, które dzisiaj są nieodzowne, czyli pojawiły się gry komputerowe. Pojawiły się gry RPG przede wszystkim. Gry RPG na dużą skalę. Tak. Popularne zyski, jakby już popularne były Gwiezdne Wojny, ale dopełniała się trylogia Gwiezdnych Wojen. Innymi słowy, w którym te wszystkie zjawiska, do których dzisiaj bardzo często wracamy, miały tą swoją złotą erę i pewne rzeczy, które dzisiaj wiążemy bardzo mocno z geekosem, jak na przykład dedeki, czyli
RPG były także bardzo popularne w ogóle wśród ludzi. To znaczy ludzie kupowali te dedeki dosyć chętnie, była to gra, w którą po prostu bawiły się dzieciaki, zanim zeszła do podziemia. Tak, przy czym no właśnie to nie do końca był ten moment dla kultury popularnej, co teraz. Wydaje mi się, że wtedy jednak to była bardziej ta rozrywka, że tak powiem, piwniczaków, gdzie ludzie siedzieli nad tymi właśnie Dungeons and Dragons w swoich piwnicach i ze swoimi pierwszymi Atari i tak dalej. I to nie było tak jak dziś, że wiecie, wychodzicie na ulicę i co drugi człowiek, którego zapytacie, pewnie coś o tym ale wie. Ale właśnie nie. Problem polega na tym, że ponieważ mój szanowny małżonek zmusił mnie do czytania książki o historii gier RPG, to właśnie nie. W latach 80. przez pewien czas Dungeons and Dragons było mega popularne. Nie trochę popularne, mega popularne. To nie było właśnie bardzo niszowe. To była naprawdę jedna z tych rzeczy, która sprzedawała się niesamowicie szybko. Były niesamowicie szybko do druki. Można je było dostać w bardzo wielu miejscach. Było bardzo dużo kopii tych gier. W związku z tym jakby... Boże, zamieniamy się w bohaterów Ready Player One. W każdym razie to było dużo mniej niszowe, niż nam się wydaje z perspektywy. Niemniej... No tak, bo dlatego, że pewnie do nas to wszystko wtedy nie docierało, tak, jakby tak. To jest też ta nasza natomiast, percepcja. Tak. Natomiast wracając jakby do samej książki, książka opowiada nam historię, która dzieje się w niedalekiej przyszłości stosunkowo, czyli w roku 2042? W 2044. Dobrze, dwa lata we wte. W którym to roku ludzie dzielą swoje życie pomiędzy życiem rzeczywistości, która jest dosyć przygnębiająca z powodu wielkiego kryzysu energetycznego, głodu, wojen i ogólnie rzecz biorąc problemów ze środowiskiem, oraz na życie w Oasis, czyli w takiej symulacji komputerowej, w której każdy ma swojego awatara i może sobie tak żyć na milionach planet. To jest troszeczkę pomieszanie... Pamiętacie może, jak to się nazywało? Second Life? Była kiedyś taka gra. Tak! Pomieszanie Second Life z wszelkimi marzeniami o tym, że będzie kiedyś można żyć w świecie World of Warcraft. Właśnie to jest bardzo dziwne, bo to jest tak jakby ktoś grał w World of Warcraft i chodził tam do szkoły. Jakby z punktu widzenia... No, gracza to jest coś totalnie dziwnego, no bo come on, jak już grasz, nie wiem, w World of Warcraft, czy grasz w EVE Online, czy cokolwiek, to nie chodzisz tam do szkoły, no, ale bo to nie jest fajne. No, ale to jest jakby taka przyszłość, w której jakby bardzo duża część cywilizacji przeniosła się właśnie do tego, trochę jakby Second Life. Boże, nawet nie wiem, czy nasi słuchacze w ogóle kojarzą Second Life, to był taki... Przez chwilę Wygooglajcie sobie, tak. Do takiego świata, no i nasz bohater Wade razem z kilkorgiem innych bohaterów i mnóstwem ludzi na całym świecie biorą udział w bardzo specyficznym konkursie. Otóż twórca Oasis, który nazywał się... James Halliday. Zaproponował konkurs po swojej śmierci. Zaproponował konkurs, w którym każdy może wygrać jakby kontrolę nad Oasis i cały jego majątek, jeśli przejdzie przez takie próby polegające na tym, że musi znaleźć easter eggi. Wielkanocne jaja w polskim tłumaczeniu. Ale to znaczy, powiedzmy sobie szczerze, że zrozumienie, czym jest easter egg, bardzo się zmieniło w ciągu ostatnich kilku lat i mam wrażenie, że pomiędzy tłumaczeniem a momentem, w którym to zaczęto... w którym dzisiaj to czytamy, minęło trochę lat. Znaczy, powiem tak, ja od lat, nie wiem, 90. co najmniej czytałam prasę grową i wydaje mi się, że zawsze na to mówiono easter eggi. Tak... I nikt by nie powiedział, że w tej grze są takie, a takie wielkanocne jaja. Przecież, ja myślę, że ta książka nie jest kierowana do ludzi, nie była przy tłumaczeniu kierowana wyłącznie do ludzi, którzy czytają prasę grową od lat 90. W każdym razie, pomijając wielkanocne chodzi o to, że należy znaleźć kilka easter eggów, to są klucze o trzech różnych kolorach, którymi otwiera się różne bramy, no i kto przejdzie przez przez te wszystkie próby, zyska kontrolę nad Oasis i nad całym majątkiem. No i tutaj ścigają się ze sobą ludzie, którzy korzystając z olbrzymiej wiedzy na temat lat 80., bo większość zagadek i większość nawiązań związanych z tym konkursem odwołuje się do popkultury lat 80., którą kochał założyciel Oasis. I rywalizacja jest pomiędzy nimi, a pomiędzy szóstkami, czyli przedstawicielami bardzo złej korporacji dostarczającej internet, którzy pragną jakby przejąć kontrolę nad Oasis i wprowadzić miesięczny abonament. Straszliwa rzecz. Faszyści. W pewnym momencie bohater autentycznie nazywa ich faszystami w tej książce, dlatego że chcą to zrobić. Wprowadzić miesięczny abonament za Oasis. No i oni z kolei korzystają jakby nie tyle z własnej wiedzy i z własnego geekostwa, tylko korzystają po prostu z... cudzej wiedzy i cudzego geekostwa. Tak, innymi słowy nie są true. Mają specjalistów. No i spotykamy naszego Wade'a, kiedy on już właśnie kończy liceum, do którego chodzi w tym Oasis i w przypływie nagłego geniuszu oraz głębokiej geekozy odkrywa, gdzie kryje się pierwszy klucz,
rusza i tym samym rusza jakby po 5 latach, bo aż przez 5 lat nikt się nie domyślił, gdzie ów klucz jest, rusza jakby cała machina, która sprawia, że już te kolejne klucze zaczynają się pojawiać szybciej i cały ten konflikt bardzo się, że się tak wyrażę, zacieśnia czasowo, a gra toczy się o wszystko. Tak, trwa wyścig o wielkanocne jajo, od którego po prostu zależy istnienie tej wirtualnej rzeczywistości. A przecież to całego świata. Przy czym od razu zaznaczmy dla wszystkich, którzy mają tutaj pewnie taką myśl, ale sekundkę, nawet dobrze, że chcę obronić wirtualną rzeczywistość przed jakimikolwiek opłatami, to pragnę stwierdzić, że to nie jest darmowa wirtualna rzeczywistość, znaczy wstęp do ISIS jest darmowy, natomiast za wszystko inne trzeba potem płacić. Więc jakby być może miesięczna abonament jest niezłym wyjściem. Ale wracając do samej książki, z tą książką, która zyskała sobie popularność na tyle dużą, że oto czekamy na ekranizację, jest co najmniej kilka problemów. I ponieważ Myku zaraz jakby pęknie, to ja proponuję, żebyśmy Każda będzie wymieniać jeden problem. Żeby najpierw usystematyzować te problemy, tak, a potem opowiedzieć po kolei, co jest nie tak. Przy czym od razu chcę powiedzieć, że jednym z największych problemów tej książki jest coś, co jest spoilerem i zaznaczymy, że będzie spoiler. Dobrze. Dobra. Ale na razie nie będzie. Dobrze, Magu, pierwszy problem. Ja bym chciała generalnie przyznać sobie samej medal, że ja tutaj siedzę cicho, bo ja muszę powiedzieć, że kiedy przeczytałam książkę pierwszy raz, w ogóle ile razy ją czytałyście? Czy to jest... Raz, teraz pod podcast i czytałam po angielsku. Okej, okay. Kasia, czy to był twój pierwszy raz? Ja ją chyba kiedyś raz czytałam, ale mogłam czytać streszczenie, to nie jest duża różnica paradoksalnie. Ja ją pierwszy raz czytałam 3 lata temu i to było zmierzenie się z tym wielkim określeniem, że Ready Player One jest gralem współczesnej, świętym gralem współczesnej popkultury i mi się ta książka nie spodobała i ja się poczułam jak jakiś po prostu totalny wyrzutek, dlaczego mi się ta książka nie podobała. Głównie wtedy miałam do niej zastrzeżenia kwestii formalnej i tego, jak jest napisana i tego, ile tam jest odniesień wciśniętych tylko dla samego faktu wciskania odniesień. Po czym przeczytałam ją teraz drugi raz i znalazłam w niej całe pokłady problemów zupełnie innego rodzaju, więc ja może omówię ten problem, który mnie wkurza najbardziej, czyli uznawanie tej książki za reprezentację kultury geeków i za całą esencję kultury geeków, podczas gdy tak naprawdę ta książka reprezentuje sobą wszystko to, co z kulturą obecnych geeków jest złe. I dlatego ja jej nie znoszę, ponieważ to jest nie tyle książka, która opowiada o popkulturze lat 80., tylko to jest książka, która opowiada o popkulturze lat 80., którą lubił i znał główny autor, czyli Ernest Klein. Ponieważ umówmy się, że główny bohater jest totalnym self-insertem naszego autora i on pomija tam absolutnie każde przejawy popkultury, które były uznawane za bardziej dziewczęskie, albo które gry komputerowe, które nie były to typowo dla chłopców. Pomija tam w ogóle, jeżeli chodzi o muzykę, na przykład rap czarnoskórych wykonawców i tak dalej. To nie jest reprezentacja całej popkultury lat 80., to jest to, co robił Ernest Klein. A przy okazji, główny bohater, który ma być kreowany na takiego prawdziwego trugika, jest tak okropnie złą postacią i złym człowiekiem w ogóle. On jest wszystkim tym, czego ja nienawidzę w takich bardzo zgiczałych geekach, powiedzmy. Czyli to są ludzie, którzy będą się szczycili tym, że oni znają wszystkie seriale, wszystkie odcinki, a jeżeli ty nie czytałeś tego jednego komiksu z Gwiezdnych Wojen z lat 70., które wtedy wydawał Marvel, to nie masz prawa się wypowiadać na temat Gwiezdnych Wojen. To są ludzie, którzy powiedzą ci, że jeżeli dziewczyna jest bardzo ładna, to na pewno udaje i na pewno nie może być prawdziwym geekiem, bo to jest oczywiste, że to jest fake geek girl i ona tylko robi po to, żeby wyrywać chłopców. Główny bohater jest również tą postacią, która będzie mówiła, że ojej, geekowie mają tak źle, ponieważ geekowie to oni nie potrafią zdobywać dziewczyn i generalnie nie mają seksu w życiu, dlatego muszą się masturbować i pukać gumowe lale i to są sceny z tej książki, no to jest opisane taki, w szczegółach. To jest taki geek nice guy, czyli najgorsze połączenie i to ever. To są ci geekowie, którzy przez cały czas będą powtarzali, że oni są miłymi facetami i dlaczego nie mogą zdobyć dziewczyny, przecież oni są takimi miłymi facetami. Ja bym chciała tylko jakby wrócić do tych kwestii nawiązań, dlatego że istnieje jakby ta książka w ogóle kompletnie nie rozumie, jakie nawiązania ucieszą osobę, która naprawdę interesuje się kulturą popularną. Bo trochę ta książka jest utworzona na zasadzie, okej,
I ona jest trochę jak The Big Bang Theory. Wystarczy wymienić tytuł czegoś, co kojarzą głównie osoby bardziej zainteresowane popkulturą, czy orientujące się w popkulturze, żeby się ucieszyć. W związku z tym jest w tej książce fragment, gdzie bohater przez dwie strony... O, żeby. Wymienia, co lubi. I tak. Żeby było jasne, on tego nawet nie wymienia w sposób, w jaki wymieniają to geekcy. Ponieważ jeśli jesteś geekiem i ktoś cię na przykład zapyta, jaki jest twój ulubiony sezon Star Treka, to ty mówisz, no nie wiem, powiedzmy pierwszy sezon The Next Generation, albo wiesz co, dokładnie drugi odcinek The Next Generation, który jest wariacją na temat jednego z odcinków TOS. To jest zdanie, które padłoby z gardła geeka. Natomiast z gardła tego geeka pada zdanie, widziałem cały TOS, widziałem cały Enterprise, widziałem cały Voyager. Ciebie ma podniecać sam fakt, że te tytuły pojawiły się w książce. Druga sprawa polega też na tym, że to jest zrozumienie geekostwa i tego zainteresowania kulturą popularną na takiej zasadzie, że siadasz i wiesz wszystko. To znaczy bohaterowie na przykład znają daty powstania filmów, seriali, twórców, autorów ścieżek piosenek, tak, piosenek. Wszystkiego. Tylko problem polega na tym, że od dłuższego czasu już, ludzie zainteresowani kulturą popularną starają się wyjaśnić, że ten poziom znajomości rzeczy, który kiedyś był rzeczywiście godny podziwu, zanim był... mieliśmy Wikipedię. Zanim mieliśmy internet, no to okej, to było fajne i to mówiło, że ludzie dużo wiedzą, ale jednocześnie tak naprawdę to prawdziwe zainteresowanie zaczyna się wtedy, nie kiedy twoja dyskusja polega na tym, czy Zaklęta w Sokoła jest fajnym filmem, czy nie jest fajnym filmem, tylko wtedy, kiedy zaczynasz dostrzegać w tej kulturze popularnej pewne schematy, tropy, zaczynasz dostrzegać, że ona nie jest taka idealna, jak ci się wydaje, nie wiem, dostrzegasz, że Gwiezdne Wojny tak naprawdę pod względem fabularnym nie są niczym oryginalnym, tylko realizacją pewnego monolitu, tak? Przepisanego na i nowo. I to jest jakby ten rodzaj geekizmu, który prowadzi ludzi, którzy na przykład lubią dedeki do pisania prac naukowych na ten temat, który prowadzi ludzi, którzy lubią gry komputerowe, do zadawania sobie pytań o to, jak przebiega narracja, dlaczego bohaterowie wyglądają tak, a nie inaczej, dlaczego projektant zdecydował się na to, a nie co innego. I to jest właśnie ten problem, dlatego że to, co pokazuje autor tej książki, to jest takie rozumienie geekostwa niesamowicie powierzchowne, które rzeczywiście ma trochę wspólnego z tym, jak kiedyś postrzegano geekostwo, głównie dlatego, że całej tej wiedzy nie można było zdobyć w przeciągu sekundy. Natomiast w całej tej książce bohaterowie uczą się kultury popularnej lat 80., natomiast jej w ogóle nie analizują. Nie podchodzą do niej krytycznie. Znaczy ich cała krytyka polega na powiedzeniu, co bardziej lubią w ramach tej kultury. Natomiast tak jak zwróciłaś uwagę, nigdy mi nie przychodzi do głowy, że na przykład kultura lat 80. jest dużo bardziej seksistowska niż powiedzmy kultura, w której powinni się urodzić, dlatego że urodzili się już po naszych czasach, a nasza kultura jest mniej seksistowska. Nigdy nie rozważają tego, że jeśli żyją w świecie, który został zniszczony przez zmiany klimatyczne albo przez wojny, to być może miały one jakiś związek z tym, że w latach 80. trwał wyścig zbrojeń związany z zimną wojną, a poza tym było bardzo duże zużycie paliw kopalnych, ponieważ wszyscy jeździli samochodami, które paliły niesamowicie dużo. Bohaterowie w ogóle nie mają tego poziomu refleksji. Nigdy tak naprawdę nie wychodzą poza wymienianie tytułów i nazw, przerzucaniem się faktami. I to jest z punktu widzenia osoby, która się naprawdę interesuje i też z punktu widzenia osoby takiej jak ja, bo ja i chyba wy, bo jesteśmy wychowane na kulturze lat 80. Nie byliśmy wtedy nastolatkami, ale ponieważ Polska ma przesunięcie, to ja byłam w odpowiednim wieku, żeby oglądać Zaklętą w Sokoła i uważam, że to najbardziej romantyczny film ever. To mnie to dotyka, bo ja wyrosłam z tego, a bo autor tej książki nie wyrósł. I to jest jakby w tym takim geekowskim jakby przestrzeni, to jest najbardziej wkurzające po prostu ze wszystkiego, bo spędzasz bardzo dużo czasu tłumacząc ludzie, że bycie geekiem nie znaczy, że potrafisz wymienić wszystkich X-Menów, po czym przychodzi ktoś z książką i mówi, bycie geekiem znaczy, że potrafisz wymienić wszystkich X-Menów. A przy okazji... Ja chcę do tego problemu dorzucić jakby mój problem z tym, że ta książka z jednej strony niby jest dla geeków, którzy będą widzieć te nawiązania i sobie będą mogli pomyśleć, o to widziałem, znajomy tytuł, ale nie, bo ta książka ci wszystko tłumaczy i to jest to, co mnie najbardziej wkurzało. To znaczy, wiecie, to jest książka, która nawiązuje na przykład dosyć sporo do właśnie gier z lat 80., która no nawiązuje szalenie też do tych easter eggów, które są gdzieś tam esencją tej opowieści. I ta książka, jak po prostu szpadlem przez łeb, będzie ci tłumaczyć, czym był pierwszy i najpopularniejszy w historii gier komputerowych easter egg i będzie ci opowiadać o historii gry Adventure, o historii jej twórcy, o tym, jak on tego swojego wyżego easter egga tam zaprogramował. I ja sobie myślę, człowieku, czy ty nie piszesz do ludzi, którzy powinni już to wiedzieć? Jakby, jaką ja mam
mieć frajdę z czytania tej książki, gdzie pojawia się nawiązanie, które ja znam, które jest dla mnie właśnie czymś takim moim. Ja się nie mogę z tego ucieszyć, bo autor przez 10 stron teraz będzie tłumaczył wszystkim, co to znaczy. I to mnie tak szalenie irytuje. W tej książce jest scena, gdzie bohater przez 5 stron gra w Pac-Mana i autor opisuje, na czym polega gra w Pac-Mana i jak bohater przechodzi te cholerne plansze. Po prostu nienawidzę tego fragmentu. Jak można napisać książkę dla geeków, w którym trzeba wytłumaczyć, na czym polega Pac-Man? Ale... Ja też nie wierzę, że ona się zirytowała bardziej ode mnie. Ale to jest bardzo ciekawe, bo tam jest... To, o czym mówisz, jest po prostu niesamowite, ponieważ nawet nawiązania po pierwsze... To też jest ważne, bo ty mówisz, że on nawiązuje do tej kultury popularnej, którą kojarzył wtedy, z lat 80. Ale on tak naprawdę nawiązuje do teoretycznej geekowskiej kultury popularnej, ale tylko w jej najbardziej znanych przejawach. To znaczy, jeśli nawiązuje do filmów z lat 80. w sposób poważniejszy niż wymienienie ich tytułów, na przykład jak do Nieśmiertelnego, no to Nieśmiertelny był hitem w latach 80. Ale on i tak tłumaczy każde nawiązanie do Nieśmiertelnego. Jeśli chociażby wybiera grę, w którą bohater gra dłużej, to poza jedną, która rzeczywiście może kojarzą ją geekcy, to jest Pac-Man, najbardziej znana gra z tego okresu. I tego tam jest bardzo dużo. On strasznie często, jeśli go na przykład bohater musi niby przejść film, i tym filmem jest Buller Days Off. Jeden z popularniejszych filmów w latach 80. Nie, War tam Games. Jest inny, tam jest War Games. War Games, tak. Aha, okej, okay, to War Games. Ale War Games też było popularne, jakby żadna z tych... On tłumaczy, czym jest Blade Runner, na czym polegał test Wojta Kampfa. To jest po prostu niesamowite. Tak straszne. Nasz bohater, jeśli myśli o czymś, a po pierwsze myśli o rzeczach, które ludzie zwykle kojarzą, a po drugie... Natychmiast sam sobie tłumaczę, o co chodzi. Tak, on sobie będzie opowiadał te sceny z Blade Runnera, jak Harrison Ford, czy przepraszam, ten aktor, który grał Indiana Jonesa i Hanna Solo. I kurczę, piszesz takie zdanie, wiecie, ten aktor, który grał Hanna Solo i Indiana Jonesa i nie napiszesz, że chodzi o Harrisona Forda, bo może ktoś nie wie. A w innych miejscach walisz elaboraty z Wikipedii, na czym polegał Blade Runner. No, na litość boską, to jest po prostu taka grafomania straszna, to jest w ogóle jego pierwsza książka, żeby tak, nie tak, było. Tak. Ale czy on jest autorem scenariusza do Fanboys, jakby ktoś pytał? To by bardzo dużo tłumaczyło. A propos Fanboys. Tak, i to jest duży problem i myślę, że co gorsza to jest tak, że to jest problem jak się jest geekiem, a myślę, że wszystkie my trzy chyba się tutaj łapiemy, razem to chyba obejmujemy całość popkultury naszymi zainteresowaniami, to ci to denerwuje, bo to nie jest prawda, to tak nie wygląda. Ale jeśli nie jesteś geekiem, to umacnia ten stereotyp geeków z lat 80., który o tyle nie ma sensu, że no... Przepraszam bardzo, ale kultura geekowska, ta, która była uznawana za geekowską, związaną z komiksami, związaną z grami komputerowymi, obecnie jest mainstreamem mainstreamu. Nie ma popularniejszego medium popkulturalnego niż gry komputerowe. Nie ma popularniejszych filmów niż ekranizacje komiksów. Bo wszystko, co kiedyś było niszowe i geekowskie, no może ostatnią rzeczą, która się stała, to są papierowe RPG, ale one też jakby dzięki temu, że można się komunikować za pomocą sieci, stały się nie tym jakimś takim dziwnym, geekowskim przyzwyczajeniem, tylko takim raczej coraz bardziej popularnym retro. Więcej, retro gaming w ciągu ostatnich kilku lat stał się bardzo modny, do tego stopnia, że ludzie grają w Pokémony, ale noszą na sobie rzeczy, które mają nawiązania do gier retro, nawet jeśli w nie nie grali. Jakby umacnianie stereotypu niezrozumiałego geeka w tym momencie, o Jezu, jak ja jest nie znoszę, kompletnie bez sensu, bo dzisiaj bycie geekiem oznacza bycie przedstawicielem grupy, która jest w samym centrum kultury. Inna sprawa jest też taka, że jakby fakt, że autor zdecydował się napisać postać geeka, która jest żywcem wzięta z filmów lat 80., z tego stereotypu z lat 80. Nie wiem, czy kojarzycie taki film Zemsta Frejerów? Tak. No. Film Zemsta Frejerów polega na tym, że biedne geeki są pogardzane przez jocków, czyli tych takich mięśniaków. I pointą tego filmu jest to, że zasadniczo rzecz biorąc, jedynym sposobem to należy się w nich zamienić i nie być od nich dużo lepszym. I mam wrażenie, że autor obejrzał ten film, pomyślał sobie, Boże, jaki to jest piękny film, ja powinienem... Jakie to mądre. Jakie to mądre. I właściwie ta książka trochę taka jest. To znaczy, autor z jednej strony jest wielbicielem kultury geekowskiej i nasz bohater jest tym wspaniałym geekiem, który podbija świat, ale jednocześnie im dalej w książkę, tym bardziej on się upodabnia do tego absolutnego ideału Herosa, ponieważ autor jakoś nadal sobie nie może wyobrazić, że tak naprawdę geek mógłby być głównym bohaterem. Że the girls save the world. I tu już zaczęła mówić właśnie o tym, jaką okropną postacią, jeśli chodzi o cechy charakteru, jest nasz główny bohater. To jest człowiek, po którym najgorsze rzeczy, do których jakby się
bezpośrednio przyczynia spływają jak po kaczce. To jest człowiek, który nie ma żadnego, nie wiem, kręgosłupa moralnego, który nie ma wyrzutów sumienia, który jest jakimś horrendalnym socjopatą. I to jest chyba też kolejna rzecz, która mnie najbardziej wkurzała, jaka ta książka jest stalkerska. To znaczy, Boże, tak. Wątek romantyczny w tej książce, czy my możemy o tym porozmawiać? Otóż bohater zakochuje się w dziewczynie i przyjaźni się z nią. I jest to tak najgorsze opisanie przyjaźni między chłopakiem a dziewczyną, które widziałam od nie wiem jak dawna. W każdym razie to jest ten bohater, który jeśli będzie, że tak powiem, stać pod wirtualnym domem swojej... on uważał ją za dziewczynę, ona uważała, że się przyjaźnią. Dzień w dzień on uważa, że to jest fajne i romantyczne. I to, że będzie ją co chwila nękał wiadomościami, na które ona nie odpowiada. I o mój Boże, miałam taki cringe, jak o tym wszystkim czytałam. I jak sobie pomyślę, że jeśli przez tą książkę jakikolwiek chłopak pomyśli, że tak, tak należy zdobywać dziewczyny i to jest romantyczne, to nie, to coś we mnie płacze. To znaczy w ogóle to jest smutne na bardzo wielu poziomach. Jedno to jest takie, że bohater jakby od samego samotnego początku, jeśli postrzega tą dziewczynę w jakichkolwiek kategoriach, to na zasadzie jaka jest fajna i seksowna. I co więcej, jakby też więź pomiędzy chłopakiem a dziewczyną jest tutaj pokazana, kiedy jest dobra więź między chłopakiem i dziewczyną, kiedy interesujecie się dokładnie tymi samymi sprawami, kiedy ona jest zainteresowana dokładnie tym samym, co ty, jakby ona nie ma mieć własnego charakteru. Ale jest od ciebie ciut głupsza i możesz jej imponować, że ty znasz datę wydania tej piosenki, a ona nie. Nie, tutaj jest na odwrót. Słuchaj, czy ty czytałaś ten wiersz? Bo to jest bardzo ważne. Ja myślę, słuchajcie, bo... Dobrze, przerywnik! Bardzo pomocną rzeczą do zrozumienia generalnie podejścia do życia i do kobiet autora tej książki jest odnalezienie jego poezji sprzed kilkunastu lat. Na Reddicie można znaleźć. Kiedy pan napisał bardzo długi wiersz o porno, w którym pisał o tym, że on jest dobrym gościem i dla niego nie każde porno jest odpowiednie. On nie lubi porno z tymi wielkimi cycacymi babami. Chyba, że żadne porno takie, wiecie, które jest w tym internecie znalezienia, to nie jest jego porno, nie? Tak, że jego porno to jest porno z tymi inteligentnymi dziewczynami, ale wiecie, z takimi, które będą też takimi geekami jak one, bo on je szanuje za to, że one są takie inteligentne i za to, że one na przykład potrafią wymienić te 15 seriali z Star Treka, które oglądały i że dla niego porno z tymi dziewczynami jest okej. Okay. Dlatego Artemis, która jest w tej książce, jest kreowana na dziewczynę bardzo inteligentną i oczywiście obytą w tej całej kulturze geekowskiej, nawet bardziej od głównego bohatera, bo wiecie, on jej na to pozwala, bo on jest dobrym gościem, ale przy okazji to jest realizowanie kolejnego bardzo irytującego stereotypu, to znaczy, że tam jest przez cały czas bardzo wyraźnie podkreślane, że Artemis nie jest bardzo szczupła, że ona nie jest wybitnie piękna, a przy okazji ona się z tym nie kryje, bo jej awatar, który reprezentuje ją w Oasis, jest taki jak ona, to znaczy trochę okrąglejszy i reprezentujący rysy jej twarzy, ale oczywiście nie do końca, bo musi być wielka skaza na jej policzku wielkości 2 cm, która sprawia, że tak w rzeczywistości to ona nie może być idealnie piękna, bo idealnie piękna nie, dziewczyna że jest ona pusta. Nie czuje się idealnie piękna, to jest niby takie wspaniałe, że ona ma takie kompleksy, ale bohater uważa, że ona jest najpiękniejsza i że on ją tak przekona do tego, że ona jest taka najpiękniejsza. Jakby, co jest w ogóle już pomiędzy wszystko, o czym tutay mówicie, to jedną rzeczą, która mnie najbardziej zdenerwowała, jest to, że bohater zasadniczo rzecz biorąc żyje w takim ciągłym lęku, że jego pozytywne uczucia, jego emocje, które tam związały go z tą Artemis, mogły nie być skierowane w kierunku kobiet. To znaczy wizja, że on mógłby się zadłużyć w tej istocie, którą reprezentuje ten awatar, podczas kiedy tam naprawdę byłby jakiś facet po drugiej stronie, to jest jakieś absolutne przerażające. I jest w tym momencie, w tej książce jest konwersacja, gdzie facet zadaje dziewczynie pytanie, czy urodziła się kobietą i nigdy nie przyszła operacji zmiany płci. Rozumiecie? Facet uznaje, że to jest pytanie, jakie kiedykolwiek możesz komuś zadać, dlatego że sama wizja, że on mógłby obdarzyć uczuciem, czy w ogóle w ten sposób myśleć o osobie, która jest mężczyzną w realnym życiu, mimo że spotyka się z tą dziewczyną wyłącznie w formie awatarów, jest dla niego absolutnie jakby odrzucająca i odpychająca. I to jest taki chłopak, to jest, z jednej strony mamy go lubić, bo on jest wyrzutkiem, a z drugiej strony, jak spojrzymy na cechy, które reprezentuje, to okazuje się, że on reprezentuje taki
absolutnie środek mainstreamu, jeśli chodzi o to, co uważamy za męskie, jeśli uważa o to, jakie relacje powinny się wytwarzać między mężczyzną a kobietą, znaczy, że on ją powinien zdobywać, że jej niechęć do niego to wcale nie jest niechęć, tylko to znaczy, że ona go nie rozumie, że on tak naprawdę, ona może jest od niego inteligentniejsza, może więcej wie, może dłużej gra w tą grę, może ma wyższy poziom, ale za to on jest tą osobą, która tak naprawdę potrafi ją jej pokazać, co naprawdę należy zrobić. I to jest niesamowite, dlatego że ja jestem w stanie przeczytać książkę, która ma tradycyjne role płciowe i tradycyjny układ pomiędzy bohaterami, jeśli jestem szczera. Ale ta książka cały czas próbuje cię przekonać, że tak naprawdę nasz bohater ma otwartą głowę, że tak naprawdę on właśnie nie jest tym typowym facetem, który spojrzałby na tą dziewczynę w typowy sposób, co nie zmienia faktu, że patrzy na nią w niesamowicie typowy sposób, dlatego że to, jak ona wygląda, właściwie jak każda kobieta wygląda w tej książce, jest dla niego niesamowicie ważne. I jednocześnie... No, powiedzmy sobie, ile jest kobiet w tej książce w ogóle. Czekajcie, bo jeszcze chciałam jedną rzecz do tej jego relacji, że on jest też niestety tym typowym nice guy'em, który uważa, że za to, że jest miły, coś mu się należy. Oj, tak. I to jest tak, po pierwsze, irytujące, po drugie, tak szalenie szkodliwe, zwłaszcza, no, że to jest mimo wszystko książka chyba kierowana do młodych ludzi. O mój Boże, raz na zawsze powiedzmy to sobie, to, że ktoś jest dla kogoś miły i to, że ci ludzie mają takie same zainteresowania, nie znaczy, że komuś się cokolwiek należy. Tak, i to jest problem zdecydowanie z tą książką, która moim zdaniem się coraz bardziej jakby pogłębia. To znaczy, wydaje mi się, że coraz bardziej ten taki, zdajemy sobie sprawę, jak wielu facetów jest właśnie tym miłym facetem, który kreuje się, nie jestem taki jak inni faceci, przy czym nie mam wrażenia, żeby w tej książce byli jacykolwiek inni faceci, którzy byliby w stanie udowodnić tą tezę głównego bohatera. Ponieważ wszyscy inni bohaterowie w tej książce służą tylko i wyłącznie pokazaniu bohatera w dobrym świetle. Tak. Oni służą jego rozwojowi, a nie są postaciami w pełnym tego słowa znaczeniu. Tak, no i tutaj dochodzimy jeszcze do, właśnie jeśli mówimy o postaciach drugoplanowych, to tutaj dochodzimy do niesamowicie niskich umiejętności po prostu pisarskich autora, polegających na przykład na tym, i to jest moim zdaniem najpiękniejszy dowód na to, że autor tej książki po prostu nie umie pisać, to są postacie dwóch Japończyków, a w ogóle Japończyków w tej książce. Postacie Japończyków w tej książce są takie, jakby ktoś, jedyną rzeczą, jaką w życiu obejrzał, było, nie wiem, 7 samurajów, ale włączył miód, żeby nie słyszeć, co oni mówią. I na podstawie tego wywnioskował, że wszyscy Japończycy na przestrzeni wszystkich lat, ze wszystkimi doświadczeniami kulturowymi, zachowują się tak samo. I do tego stopnia jest to postrzeganie Japończyków jako tych, którzy są niesłychanie grzeczni, kłaniają się, mówią, dodają san do imienia oraz mówią o honorze. I poziom, jak ta książka jest źle napisana, do tego stopnia, że kiedy bohaterowie Japończycy mówią, że ktoś jest bez honoru, to powtarzają to nawet dwa razy w tym samym dialogu, że jest bez honoru, ponieważ jakby to jest koniec tego, co się właściwie autorowi kojarzy z Japonią. I wtrącają losowe słowa po japońsku tylko dlatego, że autor się cieszy, że wie, jak jest po japońsku, dzień dobry albo dziękuję. I jakby to nie są postacie, które mają jakiekolwiek inne cechy charakteru, poza tym, że są z Japonii. To jest niesamowite, to znaczy, jak próbujesz się dowiedzieć, kim ci ludzie są, to się nie dowiesz, bo oni jakby ich emocje nie interesują bohatera, ale są z Japonii i on w jednej scenie się chyba cieszy, że nauczył któregoś z nich przybijać piątkę, bo wiadomo, że w Japonii nikt nigdy nie przybił piątki, bo wszyscy się sobie kłaniają. Bo Japonia jakby została kulturowo odcięta od reszty świata. Mimo, że jest w wirtualnej rzeczywistości. Tak. I tutaj jakby przechodzimy do rzeczy, która moim zdaniem jest niesłychanie ważna, jeśli chodzi o o postacie drugoplanową, która jest spoilerem. Więc tutaj zaczyna się spoiler. Wszyscy już tak. Mówili, że spoiler. Chodzi o głównego przyjaciela naszego bohatera, który przez jakby całą książkę jest jego najlepszym przyjacielem. Jest chłopakiem i oni się rozumieją. Tak, nazywa się Age. Age i ogólnie fajnie się z nim rozmawia i tamten mu pomaga. No, głównie pomaga głównemu bohaterowi, bo cóż innego mogą robić postacie w tej książce. Tak. I na samym końcu... I wysłuchuje tak o jego rozterkach z tą dziewczyną. I na samym końcu książki okazuje się, iż to była czarnoskóra dziewczyna lesbijka. Gruba. To znaczy, na zasadzie jakby autor pomyślał sobie, och, pewnie komuś mogłoby się nie spodobać, że w tej książce nie ma reprezentacji. Sekundeczkę! Jest reprezentacja wszystkiego. Jeszcze tylko na wózku wojskim powinno nie, ale to jest. Nie, ale to jest jeszcze takie okropne. Po pierwsze, że tak, pierwsze co robi bohater, kiedy widzi tą dziewczynę już w realu, to zauważa, że ona jest gruba i generalnie mówi o tym, jaki ma wielki tyłek. I tak, generalnie i skupia biust. Się bardzo dokładnie na tym biuście. To raz. Po drugie, w momencie, kiedy wracają do tej alternatywnej rzeczywistości, zaraz po tym, jak on się dowiedział, że jego najlepszy przyjaciel przez cały czas był tak naprawdę kobietą, on wraca znowu do zwracania się do tego Age'a w Oasis jak do mężczyzny, bo powiedział, że ja już się tak przyzwyczaiłem, że ja tego właściwie nie będę zmieniał, będę mówił do niego on. I to jest po prostu przykład tego
wprowadzenia komuś mamy... tylko po to, żeby w świetle tej całej sytuacji, bo bohater w ogóle mówi, że jemu to oczywiście nie przeszkadza, że to jest dziewczyna i że jest czarnoskóra i że jest lesbijką, absolutnie mu to nie przeszkadza, ponieważ on jest miłym gościem. I wprowadzenie tej postaci w takiej formie służy tylko po to, żeby bohater mógł znów wypaść dobrze i żeby się okazało, jaki to on jest fajny. Przy czym nie wiem dlaczego... Dlaczego to w ogóle wygląda inaczej? Tylko akurat ta dziewczyna wybrała sobie takiego awatara. Oczywiście jest lesbijką, bo gdyby nie była, to by się musiała zakochać w głównym bohaterze. To jest no ani, tak, ani, to jest, ani, właśnie, bo jest takim fajnym gościem. No ale i bardzo ciekawe, bo widziałam też omówienie tej książki przez jedną czarnoskórą dziewczynę, która powiedziała: fajnie, że zrobiłeś reprezentację autorze, której wyjawienie jest spoilerem. To znaczy, to jest świetny przykład. Niby jest jakakolwiek reprezentacja w książce, tylko o jej nie możemy o niej mówić. Co jest moim zdaniem bardzo dobrym punktem, którego wcześniej nie zauważyłam. W każdym razie, moim zdaniem to doskonale świadczy o tym, że autor tej książki doskonale zdawał sobie sprawę, że napisał coś, co wielu osobom nie przypadnie do gustu i coś, co ma ewidentne wady. Tylko zamiast usiąść i zastanowić się, okej, może powinienem trochę przerobić tą książkę, może powinienem opowiedzieć trochę więcej o tym świecie, bo tak naprawdę on się zajmuje wymienianiem różnych planet, które różnie, w różny sposób wyglądają, ale na przykład mechanizmy społeczne tego świata kompletnie go nie interesują, to doszedł do wniosku, nie, to pół strony z tą czarnoskórą dziewczyną lesbijką to będzie wystarczająco. To mi zapewni, że wszyscy hejterzy nie będą mogli powiedzieć, że w tej książce jest za mało kobiet. Mimo, że przez 99% książki w tej książce jest jedna dziewczyna, która jest life interest bohatera. Boże, gdyby ta książka była człowiekiem, to byłby taki typowy troll z Twittera, który ci wypomina, że ja wcale nie jestem rasistą, ale że ja jestem przecież miłym gościem, dlaczego ta dziewczyna nie chce się ze mną umówić. I w ogóle ten wstrętny feminizm, fuj! To po prostu nienawidzę tej książki, ja jej autentycznie nienawidzę, dawno nie miałam tylu negatywnych emocji w stosunku do kawałka papieru. Ta książka w pewnych momentach jest po prostu żenująco głupia. To znaczy, jest w tej książce taki moment, kiedy bohater, który nie wychodzi z domu, ponieważ się boi wyjść z domu, ale także dlatego, że jest w Oasis, orientuje się, że stał się już tak otyły, że nie mieści się w żaden kostium, no i stanowi to poważne zagrożenie dla jego życia. W związku z tym w dwa miesiące chudnie do mięśni na brzuchu. I to jest taki straszny, ponieważ zaczął się lepiej odżywiać i zaczął biegać, czy chodzić na... Tak, jakby taką bieżnię, powiedzmy, że podpiętą do tego Oasis, że jakby tak naprawdę cały czas może się ruszać, mimo że gra. I jakby i to jest rzecz, która we mnie zwłaszcza wzbudziła jakiś koszmar. To znaczy po pierwsze, że im bohater jest lepszy i im więcej ma kasy, im jest ważniejszy, tym bardziej musi być szczupły. To znaczy jakby bohater jest lepszy, bo jest szczupły. A po drugie, to jest po prostu takie leniwe pisanie. Jeśli napisałeś grubego bohatera i chcesz go odchudzić, albo chcesz zrobić z jego wagi problem, to wymyśl coś, co pozwoli to jakoś ciekawie uzasadnić fabularnie, co pokaże na przykład, że nie wiem, że jednak mimo wszystko, na przykład gdyby on o siebie nie zadbał, gdyby nadal został gruby i gdyby w pewnym momencie ta fizyczność zaczęła mu przeszkadzać w dobrym graniu w grę, to by był ciekawy wątek. Ale nie, zasadniczo rzecz biorąc, zacząłeś pisać grubego bohatera i w pewnym momencie zorientowałeś się, że niestety twój bohater nie może być jednocześnie idealny i gruby, ponieważ ewidentnie te dwie rzeczy nie istnieją równolegle, i postanowiłeś go odchudzić w najgłupszy możliwy literacki sposób, to znaczy na połowie strony. I muszę powiedzieć, że to jest... I w tej książce jest bardzo dużo takich momentów, kiedy zdajesz sobie sprawę, jakby patrzysz na to, co napisał autor i masz wrażenie, że on sobie w tym momencie zdał sprawę, że nie, to już mi trochę nie do końca pasuje. Ja bym chciał, żeby to było inaczej. Na tej połowie strony to załatwię wszystkie moje problemy. Tak samo jest zresztą z całym motywem przewodnim książki, w której chodzi o to, że ludzie zamykają się w wirtualnej rzeczywistości i odcinają się od tego realnego świata. Bohater ma kilka takich przebłysków świadomości, kiedy wyraźnie mówi, ja żyję w komputerze i ja właściwie zdaję sobie sprawę z tego, że to nie jest normalne życie. I jednocześnie przez cały czas jednak ten czas w wirtualnej rzeczywistości spędza i to jest właściwie całe jego życie, a książka kończy się w ten sposób, że on się dowiaduje, że to jednak to spędzanie całego czasu w wirtualnej rzeczywistości nie jest takie złe. Dowiaduje się to od osoby, która wymyśliła ten cały cholerny konkurs, który sprawiał, że ludzie rezygnowali z normalnego życia tylko po to, żeby wykuć na pamięć wszystkie odcinki jakichś głupich seriali z lat 80. Ja jeszcze bym chciała dodać, że ta książka generalnie nie potrafi w konsekwencje niczego. To znaczy, z reguły mamy tak, że jeśli mamy książki o jakimś młodym bohaterze, to ten bohater na przestrzeni właśnie fabuły czegoś się uczy i w jakiś sposób, nie wiem, popełnia jakieś błędy, wyciąga z tego jakieś nauczki. Nie nasz bohater. Nasz bohater po prostu nie uczy się niczego
i wręcz jakby po prostu rośnie w nim ta warstwa tej bucery, po prostu już te kolejne po prostu te warstwy na nim i nie ma konsekwencji żadnych jego działań i to jest, no, po prostu momentami już horrendalne, to jak bardzo jemu musi się wszystko udać i to jak bardzo autor w jakimś momencie wpada w ten etap, spójrzcie jaki on jest genialny i zaczyna nam mniej więcej tak, nie wiem, w okolicach 3/4 książki przedstawiać jakiś super plan naszego głównego bohatera, na który on niby wpadł w jakimś tam momencie i prezentuje nam taką długą, długą sekwencję, w której niby próbuje budować jakieś tam napięcie, że coś się może nie udać. Oczywiście, że wszystko się udaje, bo oczywiście, że nasz bohater jest tak genialny, że przewidział kurna wszystko i robi z niego w jakimś momencie pieprzonego Sherlocka Holmesa, ja nie wiem, po prostu... To mnie tak sfrustrowało. Po frustracji to lenistwo autora polega także na tym, że on przedstawia nam bohatera, który już wszystko wie. I on wie wszystko na poziomie, na którym, bardzo mi przykro, nie da się wszystkiego wiedzieć. I mnie to tak denerwuje, bo na przykład bohater mówi, no przecież ja widziałem wszystkie odcinki, widziałem wszystkie filmy, widziałem ten film kilkanaście razy i znam całą dialogi na pamięć, tak? I to jest denerwujące, ponieważ ja jestem osobą, która zna jakby więcej scen osób grających w filmach, filmów niż większość osób. Jakby spotkałam w życiu bardzo mało osób, które miałyby tak świetną pamięć do tego, co widziały, co ja. I potrafię rozpoznawać, nie wiem, Polowanie na czerwony październik po plecach Shona Connery. Kiedyś mi się tak udało, weszłam do pokoju, była pauza. Powiedziałam, o, Polowanie na czerwony październik, to były tylko plecy Shona Connery. W każdym razie nie da się. Nie da się tak zapamiętywać. Nie da się pamiętać każdej linii dialogowej filmu, jeśli to nie było 5 filmów, które obejrzałem w ciągu życia, tylko cała dekada filmów. Czy założę się, że bohater nie zna wszystkich odcinków Star Treka na pamięć, ponieważ prawda jest taka, że nasz mózg tak nie działa. Nie jesteś w stanie, nawet oglądając wielokrotnie, nauczyć się dokładnie na pamięć scena po scenie wszystkiego. Tymczasem twórca, nie tłumaczył nam, skąd nasz bohater ma taką wspaniałą pamięć, robi z niego człowieka, który wie wszystko, pamięta wszystko, widział wszystko, przeczytał wszystko i wszystko, co przeczytał, pamięta. Co jest oczywiście bardzo wygodne z punktu widzenia pisania książki, bo nasz bohater ani przez chwilę nie zastanawia się, co to mogłoby być, ale z punktu widzenia osoby, która jest chociażby geekiem, to jest najbardziej wkurzająca rzecz na świecie, bo to tak nie działa. I ludzka pamięć tak nie działa. I pisanie książki w ten sposób jest leniwe. I ja mam wrażenie, że to, co nas wszystkie tutaj najbardziej denerwuje, to jak leniwa jest to książka. To jest książka, która opiera się na pomyśle, który już był wielokrotnie eksploatowany. Zresztą niektórzy wskazują, że są książki, które są właściwie jeden do jednego takie same. Która na dodatek nie dokłada do siebie niczego poza nazwami rzeczy z lat 80. Ma straszliwy self-insert, czyli jakby główny bohater ewidentnie jest autorem tej książki. I to wszystko ma nas w jakiś sposób bawić i cieszyć, a tymczasem jedynie z każdą stroną pogłębia irytację. I powiedziawszy to wszystko, chciałabym powiedzieć, że moim zdaniem wierzę, że Spielberg jest w stanie coś z tego wyciągnąć, bo czekamy na ekranizację. Dlaczego wierzę, że Spielberg jest w stanie coś z tego wyciągnąć? Dlatego, że ten świat, który nasi bohaterowie tak strasznie kochają i go przerabiają i ten, to jest świat, który w pewien sposób do tego wypchnął między innymi Spielberg sam jakby stając się klasykiem lat 80., jakby wyznaczając trochę, co w latach 80. było cool. I mam wrażenie, że jeśli ktokolwiek miałby znaleźć w tym jakąkolwiek ironię, jeśli ktokolwiek miałby to w jakiś sposób powiedzieć, okej, dobra, ten pomysł jest niezły, ale nie do końca, albo nie do końca to chcieliśmy powiedzieć w naszych filmach, to mógłby to być Spielberg. Tylko, że widzisz, problem jest taki, że to nie będzie jego nostalgia. To będą rzeczy, które on tworzył. Czy tak naprawdę tego filmu nie powinien robić ktoś, kto się na tych filmach wychował jako dzieciak, taki totalnie nie, napalony właśnie... i teraz właśnie to jest właśnie jego nostalgia? Nie, dlatego, że nie. Właśnie moim zdaniem to jest dużo, dużo ciekawsze w tym, bo gdyby to ktoś robił ktoś, czyja to jest nostalgia, to byśmy dostali coś z Stranger Things po raz drugi. To znaczy dostalibyśmy właśnie tą apoteozę tych rzeczy, tak? Natomiast jeśli istnieje ktokolwiek, kto może powiedzieć, ej, dzieciaki, nie zrozumiałyście, to jest to ktoś, kto to tworzył. Więc ja się nad tym zastanawiam. Tylko, że tak, autor tej książki jest współscenarzystą tego filmu. A nie, to będzie on napisał. Nie wierzę, żeby on napisał coś, z czym właśnie Spielberg mógłby się w jakiś taki sposób, powiedzmy, taki trochę metatekstualny zabawić. To znaczy, film będzie miał z automatu przewagę nad książką, głównie dlatego, że wyleci nam ta cała warstwa narracyjna, którą bohater odgrywa we własnej głowie. To znaczy, nie będzie tłumaczenia nam, dlaczego masturbacja jest taka dobra, nie będzie opowiadania o gumowych lalkach, nie będzie tego jego samozachwytu nad własną osobą i nad własną wiedzą. Czy mogę wrócić do masturbacji, bo mnie to najbardziej rozbawiło. Bo tak, segment do masturbacji, a jaki to masturbacji?
Zakładam, że przede wszystkim, że geeki i nerdy to samo. W związku z tym on tutaj wielkich naukowców wpisuje na listę ludzi, którzy musieli się masturbować, bo nikt ich nie kochał i nikt nie chciał nim uprawiać seksu. I między innymi jest tam Einstein czy Maria Skłodowska-Curie. 5 minut zajmuje sprawdzenie, że ci twórcy, których on wymienia, naukowcy, mieli bardzo udane życie seksualne i tak, jeśli nie jesteś totalnym dupkiem, to ludzie chcą z tobą sypiać, nawet jak jesteś genialnym fizykiem czy chemikiem. I naprawdę zapewniam was, że Maria Skłodowska-Curie miała wystarczająco fajne życie seksualne, że nie potrzebowała się masturbować, żeby odkryć rad. Ja pierdolę. To będzie najlepszy odcinek tego podcastu. A wracając jeszcze do samego filmu, inną rzeczą, dzięki której film może wyjść na plus, jest to, że cała tożsamość Artemis i tożsamość Age'a nie jest tutaj spoilerem. Bo już od razu widać, że ci bohaterowie znają się wcześniej i to, że Artemis ma wielkie szpecące znamie na twarzy i to, że Age tak naprawdę jest czarnoskórą kobietą, nie wychodzi dopiero na końcu, więc może uda się to jakoś uniknąć. Niemniej jednak z mojej bardzo głębokiej pogardy dla oryginału ja wciąż odmawiam uznanie, że ten film będzie dobry. Znaczy ja uważam, że... Nie twierdzę, że ten film będzie dobry, ale uważam, że jest szansa, że będzie lepszy od książki. Natomiast, a to tak. Natomiast prawda to jest nie też, jest trudne. Natomiast prawda jest też taka, że ta książka jest jakby moim zdaniem dosyć przerażającym dowodem na to, jak działa rynek książek w Stanach Zjednoczonych. To znaczy, że jeśli odpowiednio sprofiluje się reklamowanie książki, to książka, która jest naprawdę bardzo, bardzo marna, tak z punktu widzenia zupełnie tego, jak jest napisana, może stać się wielkim hitem. I to strasznie mnie denerwuje, bo rzeczywiście wydaje mi się, że kultura geekowska zasługuje na jakąś fajną książkę i na pewno wszyscy by bardzo ją chętnie czytali. Natomiast to jest niesamowite, jak bardzo można nie zrozumieć, o co chodzi w byciu geekiem i co w byciu geekiem jest fajne i co w byciu geekiem możemy uznać za naprawdę pozytywne, a co jest po prostu czystą bocegiem. I to jest chyba... Powoli będziemy tak, kończyć, ja myślę, że się też wyprztykałam. Że dzisiejszy rant już nas wyczerpał psychicznie. Wiecie, jakie to było oczyszczające, wiecie, ile to we mnie siedziało? Ja po prostu od miesiąca się duszę z tą książką i z tymi wszystkimi rzeczami, które są w niej złe. Po prostu ale... nie mówmy, że to jest, że ta książka jest świętym gralem popkultury, że ona jest jako, w jakikolwiek sposób reprezentatywna dla kultury geekowskiej. Nie jest. To jest po prostu toksyczny wysryw i jest okropna i reprezentuje wszystko, co w geekozie najgorsze. I w literaturze zarazem też, bo abstrahując właśnie od aspektów geekowskich, to jest książka słabo napisana, z nudno prowadzoną akcją, z jakimiś listami wymieniania rzeczy na 5 stron. Czasowników no. Również, bo po prostu budowa narracji to jest poziom wypracowania trzecioklasisty. Jednym zdaniem jeszcze dodam, że w tej książce teoretycznie jest, wiecie, villain, ten zły, który nie ma żadnej motywacji, który nie ma żadnego charakteru, do tego stopnia, że inny pisarz, Andy Weir, autor Marsjanina, przeczytawszy tę książkę, postanowił napisać fanfika na temat właśnie villana z tejże książki. Ten fanfik ma 3 strony i dodaje mniej więcej całą motywację i jakiś charakter postaci pana Sorrento, czego w tej książce nie ma, więc co zrobił Ernest Klein? Stwierdził, że ten fanfik będzie kanoniczny i dodaje go teraz do nowych wydań swojej książki, bo przecież naprawdę? To jest łatwiejsze niż napisać samemu, kurna, wiarygodnego, zmotywowanego bohatera. Nie, poczekajmy, aż zrobi to nasz kolega po fachu w swoim fanfiku i dodajmy go do nowego wydania książki. Co idealnie jakby oddaje wszystko. Tak. To jest piękna puenta. Dobrze, więc dziękujemy, że wysłuchaliście i wysłuchałyście naszego bardzo optymistycznego odcinka. Jak możecie się spodziewać, nie polecamy lektury Player One. Ale jeżeli akurat lubicie tę książkę, to nie ma w tym nic złego. Absolutnie was nie atakujemy. Możecie sobie ją lubić, jeżeli chcecie, a nam nic do tego. Po prostu delikatnie sugerujemy, że w naszym ogólnym zrozumieniu jest ona bardzo, bardzo zła. Tak, i teraz jeszcze parę ogłoszeń tyłówkowych. Czyli po pierwsze, pamiętajcie, że od niedawna wrzucamy wam w opis naszego odcinka linki do omawianych książek, więc możecie te książki bardzo łatwo kupić i zachęcamy was do tego. Przepraszam, w kontekście naszej opinii. Tak, kupcie sobie Ready Player One, nawet jeśli nie planujecie go przeczytać. Po drugie, oczywiście możecie zostawiać nam lajki na naszym fanpage'u Czytu i na fanpage'u Podsłuchane. Możecie nam pisać komentarze albo na Facebooku, albo pod filmem na YouTubie i możecie nieustająco pisać do nas maile na czytoczytu@podsłuchane.pl, ale nie piszcie nam, że jesteśmy głupie, bo nie lubimy waszej ulubionej książki.
Nie wiem, jeszcze tak nie napisał. No wiem, ale teraz był taki kontrowersyjny odcinek, że zarówno mu się robić, jak i Klein na pewno mają swoich fanów, więc nie piszcie nam, że jesteśmy głupie, jeśli zjechałyśmy naszą ulubioną książkę. No my już w internecie nie od wczoraj siedzimy, wiele już widziałyśmy, wiele wiadomości dostałyśmy, także wolimy się zabezpieczyć, tak? Wszystko jasne? Okej, dziękuję bardzo. Do usłyszenia w następnym, miejmy nadzieję, bardziej optymistycznym odcinku. Pa! Pa, pa, pa.